Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Warcraft 3 The Frozen Throne. Jest to rozdział 7, część C. Spinaczka ku czemuś tam, nie doczytałem. Nasz czas się kończy, Anubaraku. Jak daleko mamy jeszcze do wyjścia? A, niedaleko. Niedaleko. Jesteśmy już w Górnym Królestwie. Wyjście powinno doprowadzić nas do samego lodowca. Ale liczne pułapki. Czekają na nas jednak jeszcze liczne pułapki. Aż oto. Arthasie. Cały korytarz się zawalił. Nie mam czasu na przekopywanie się. Muszę szybko znaleźć... Ciekawe, jakbyś się przekopał. Jesteś czarodziejem, żebyś podniósł te kamienie? ...i reszta przetrwali. Mów, głupcze. Za króla Lisza! To mi się bardziej podoba. Nie mogę podejść zbyt blisko tych płomieni. Bardziej podoba. Ach, nareszcie. Dobra. Nareszcie. Tam coś widziałem. Moneta. Ach, nareszcie. Mignęło mi. Przyda mi się po dotarciu do lodowca. No dobra, skoro się przyda, to okej. Okay. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Znowu te przeklęte mechanizmy Neruvia. Trzeba to dopracować. Ostrze mrozu jest głodne. Dobra. Wow, dostałem. Wow, ale dostałem. Dobra. Ale fontanna zdrowia jest, to spoko. Nareszcie. To spoko. Widzę, że ona chyba szybciej liczy. Leczy. Mrozu jest głodne. To mi się bardziej podoba. No nieźle, panie krabie. Ostrze mrozu jest głodne. Ostrze mrozu, uderzaj! Dobra. Jeden zaraz, drugi padnie. Uważaj! Co znowu? Osy tarcze many. Ale to mu nic nie dało. Będzie mi rozkazywał. Dobrze. To mi się bardziej podoba. Będziecie cierpieć! Teraz ostrze mrozu. Ostrze mrozu jest głodne. Twój ból będzie nieopisany. Dobrze. Jezus. Mów, głupcze. Nareszcie. Dobra. Teraz wkurza mnie to. Nareszcie. Ale nie mam na to wpływu. To mi się bardziej podoba. Będziecie cierpieć. Dobra. Hec. 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 Runa leczenia, to lipa. Ostrze mrozu jest głodne. Czekają cię wieczne męki. Runa mocy, widzę, że tutaj też dużo robi. Nareszcie. Znaczy runa, generator mocy. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra, moc się rozproszyła. A nie, to jest przejście tutaj. Ostrze mrozu jest głodne. No i elo, co to jest? Inteligencja, no dobra. Ja głupi chłop jestem, to mi się przyda. To mi się bardziej podoba. Co to jest? Nareszcie. Ostrze mrozu, uderzam! Teraz ostrze mrozu. Przeżył to. Aha, bo ma 400 HP. To by wiele wyjaśniało. To mi się bardziej podoba. Twój ból będzie nieopisany. Zrezygnujemy z pierścienia ochrony. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Dobra. Nareszcie. Kaptur dał nam po prostu więcej. Ach, nareszcie. Muszę jakoś ominąć tę przedziwną przeszkodę. Teraz ostrze mrozu. Dobra. To mi się bardziej podoba. Dobra. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest głodne. Za dobra. Króla Lisza! To mi się bardziej podoba. Elo. Pikuś. Anubarak tędy wyjdzie? No tak myślałem. Anubarak, udało ci się. Już wiem, dlaczego król Lisz wybrał cię na swojego czempiona, rycerzu śmierci. No, super. Niewielu jest takich, którzy samotnie przebyliby ten labirynt. Nareszcie. A widzisz.
mądry chłopak. Wieczne męki. Pewnie znowu się jeszcze podzielicie po drodze. Ale powiem wam, że... o, dźwignia. A co to da? Rycerzu śmierci. A co nam dała ta dźwignia? Tak z ciekawości, bo ją wcisnąłem. Aha, to dało? To nie, to ja nie chcę, to lipa. Mi nie robi. Coś się tu gramoli. Przygotować się do obrony. Zajmę się tym. Więcej rzeczków porób. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Jeszcze jednego, bo są jeszcze jedne zwłoki akurat. Nikt nie będzie mi rozkazywał. No i heja, lecimy dalej. Z tematem. Już w połowie jesteśmy, może nawet dalej niż w połowie. Także spoko. No, jak nie padł? Dobra, żuczki mogą paść, bo one nie są dla mnie ważne, nie są, także no... Easy peasy. Coś tam tu uśpiło coś. No. Dobra. Nam czas. Musimy znaleźć wyjście. No musimy, ale może być ciężko. Jest głodne. Pozostało 5 minut. No dobra. Zostaliśmy zaatakowani! Blokują nam wyjście. Musimy sobie wyrąbać przejście. Potędze. Na nerubie. To są zapomniani. Myślałem, że to są nerubianie, ale jednak nie. Co znowu? Czego byśmy stąd nie chcieli? Ostrze mrozu jest głodne. Co to jest? Ach, nareszcie. O Jezus, to gówno. Nie potrzebuję. Nareszcie. Kula ciemności będzie lepsza. Dobra, ej, no ale zmarnowałem ulti tego gościa. Kiedy jesteś na... Zadajesz... Bohater może również atakować latających wrogów i jeśli zada śmiertelny cios, tworzy mrocznego sługę. Okej. Okay. Spoko, no to jak najbardziej spoko. Czekają cię wieczne męki. Ale no musi wydać kończący cios, tak? Rozumiem. Sprawdźmy, jak to działa. Nie działa, no dobra, zepsułem. Aha, miałem 5 minut na przejście przez to coś tutaj. To było bardzo łatwe. Szybko, przez te drzwi. Wyjście na powierzchnię znajduje się po drugiej stronie. Dobrze znowu ujrzeć. Słońce w Northrend, tak średnio bym powiedział. Pamiętaj, w świecie ponad nami czekają na nas Illidan i prawdziwa walka. Mam nadzieję, że dzięki przeprawie przez podziemia zaoszczędziliśmy dość czasu. Teoretycznie to była wasza jedyna inna droga, no ale okej. Dziękuję za uwagę. Bardzo, bardzo serdecznie. To było bardzo krótkie, ale ostatnia misja będzie chyba najdłuższa z tych wszystkich. W każdym razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.